Cześć, siemano, tu Tanas i witam was w kolejnym odcinku tym kanale. Witam was na odcineczku z koledzy za... Nie, kolejny odcinek, jeszcze kiszoneczki nie mamy, ale robota oczywiście jakaś się tutaj na pewno dzisiaj znajdzie. Mam przygotowany już tutaj, jak widzicie, zestawik. Ostatnio z Jankusem po tym odcinku pograliśmy tutaj sobie, jak widzicie, cały owiec został skoszony. Muszę go tam do koniarza pięknego naszego wywieźć, ale dzisiaj go nie ma w domu, więc ten owiec zawiozę sobie poza odcinkiem już. A dzisiaj pojedziemy do niego z belkami, tam pokazał mi, gdzie to ułożyć, więc sobie mu tam ułożymy i zobaczymy tam, ile pieniążków za to dostaniemy. Później się z nim rozliczę, jak zawiozę to i właśnie owiec, bo jeszcze troszkę pewnie słomy mu zawiozę, bo aż tak dużo potrzebował nie będę, ale tutaj na zmianie oczywiście dalej zachodzą zmiany. Jak widzicie, tutaj już nasza wiata hala, jak to można nazwać, dostała już tutaj łaty, no i ma tutaj murek wymurowany, bo tutaj jak będę chciał zboże wysypać sobie czy coś, to wiadomo, fajnie będzie tutaj nam przetrzymywał, będzie nam ten murek przetrzymywał. Oczywiście to sobie zmieniłem oświetlenie, mam teraz oświetlenie od Jankusa, serdecznie Bóg zapłać dla jego. Dosyć fajnie ta wiata tutaj już wygląda, więc tylko czekać, aż będziemy mieli blachę. No to została mi tak naprawdę tutaj blacha do założenia rynny i tak naprawdę ta wiata będzie gotowa, więc myślę, zdaje, że w kolejnej części już września ta wiata powinna być zrobiona. Możliwe, że na kiszonki już będzie właśnie skończona. Zobaczymy, może jakąś blachę uda nam się właśnie ogarnąć. Za to wszystko te pieniążki dostaniemy, to będziemy mogli sobie jakąś blachę tutaj właśnie kupić. Tutaj mam też przygotowanego Marseja, bo sobie dzisiaj pouprawiamy. Teraz mam zamontowany część joystick, więc powinna nam ta robota sprawnie pójść, ale jak widzicie, tutaj zmiany dalej zachodzą na naszym gospodarstwie, bo zniknęła stąd pryzma z kiszonką. Narobiłem sobie TMR-a, resztę kiszonki sobie sprzedałem. Oczywiście tam za dużo pieniędzy za to nie dostałem. Jezus, takie dziwne drzwi. Tak wygląda dziwnie. No i co? Jak widzicie, tutaj pojawiła się pryzma właśnie na obornik, została ona przeniesiona właśnie stąd. No a tutaj pojawiła się nasza pryzma na kiszonkę 300. Można wjeżdżać, wsypać, ile się da. Tutaj zrobił się na razie pusty teren, ale tutaj będą stały sobie silosy. Ale na razie pieniążków na to nie mamy, więc na razie kończymy tamtą wiatę, żeby mieć gdzie maszyny na zimę w miarę pochować. Tutaj widzicie, dalej ten silosik stoi. Tutaj też podziękowanie dla Jankusa, który właśnie pomógł tutaj wszystko porobić. Tutaj gałązki też poobcinaliśmy, żeby było wszystko w porządku. Dzisiaj odcinek oczywiście sam, no w kolejnym odcinku pewnie Jankusa zaproszę, bo będę miał sianokosy, więc no będę chciał sobie tutaj te sianokosy zrobić, żeby to było wszystko ogarnięte. Tu widzicie bardzo fajny wjazdek, będziemy sobie tutaj z przyczepami lecieć, tutaj wjeżdżać, tutaj kipować, nawracać się tu, cyk, cyk, cyk. I sobie wyjeżdżać normalnie tędy, więc naprawdę dosyć fajnie nam ta kiszonka tutaj powinna sprawnie pójść. Na pewno będzie troszeczkę lepiej niż było wcześniej właśnie, więc co, ja sobie zasiadam do naszej kubotki, lecimy sobie, rozładujemy to, ten zestawik i powinno być wszystko pikabelo. Tylko czy ja będę, teraz przełączymy, czekajcie, tutaj dobra, teraz jest, mam natura, więc powinno wszystko nam tutaj oczywiście działać jak należy. Jeszcze będę musiał tobie go ogarnąć, bo muszę przez inny program go po prostu sobie odpalić, przez Traknoira. Takir, coś takiego ten się program nazywa. Ale mam w tym programie problem taki, że najgorsze jest to właśnie, że obracanie i tak dalej działa bardzo fajnie, tylko jak ty patrzę w górę i w dół, to tak dziwnie to jest, bo tam kamerę mi gdzieś wyciąga i tak dalej, nie wiem czemu tak to się dzieje, ale może z czasem się pomału to ogarnie. Widzicie, tutaj sprasowane, ogarnięte te belki właśnie są z tego pola i z tamtego kolejnego owca, który mieliśmy. Sąsiady też widziałem, wykopki zaczęli, więc bardzo fajnie. My sobie odbijamy na prawo, łączymy sobie światła i sobie lecimy. Rozładujemy to i zajmiemy się dalszą robotą. 135 tysięcy litrów słomy zawieziemy, zobaczymy, ile za to dostaniemy. Na pewno tu koniarzowi ta słoma wystarczy, bez żadnego problemu. Tam jeszcze takie z pół przyczepy może wyjdzie z tego. Wiadomo, sobie dla siebie też troszkę zostawię, bo obornik się oczywiście przyda, więc sobie to ogarniemy i będzie wszystko pikabelem. Miejmy nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, ale na pewno powinno mnie dobrze słychać, bo na czerwono sobie bez problemu tutaj wchodzę. Muzyka, czy muzyka, dźwięki z gier też, z gierki też w porządku są, więc nie ma na co tutaj oczywiście narzekać. Co, tutaj też została zasiana pszenica. Podziękowania oczywiście dla Jankusa, który mi tutaj elegancko posiał. No jestem ciekawy tych ścieżek, jak to tutaj nam to wyjdzie, jak to będzie wyglądało. Co, tutaj pierwszy raz będę jechał, więc sobie musimy pomału to jakoś pobichać. Czekajcie, bo co, to się znowu coś zmieniło? Ja mu się tu przeklikało trochę. Dobra, tutaj bez
problemu sobie wjeżdżamy, lecimy. Co? Jak widzicie tutaj, po lewej stronie znajduje się moje pole, moja nowa dzierżawa. Nowa dzierżawa z soją, którą będziemy sobie pewnie w kolejnych odcinkach też tutaj kosili. Może nawet w następnym odcinku sobie tutaj coś podziałamy, bo oczywiście nie same się na kosy będą na odcinku, bo jak będziemy w dwie osoby, wiadomo, się skosi szybko, tam ktoś będzie przetrząsał i tak dalej. Później będzie zgrabianka i prasowanka, a tutaj będzie można już sobie na spokojnie te soje kosić, bo soi mam dosyć sporo, bo chyba 3 pola, jak się nie mylę, mam tej soi, bo mam na polu, na pewno 3 pola, bo mam na polu numer 32 soje, na numer 20, no 47 powiedzmy, 57, 21, no to więcej jednak pól tej soi mam zaś, boże, kurwa, ja przejechał tą drogę. Zanim się zapatrzał na to i teraz drogę przejechał, dobra, pojedziemy sobie, nawrócimy tutaj na tej polnej. Właśnie gdzie Una, tutaj Una jest, jakoś może, jakoś uda nam się tutaj nawrócić, dobrze, że tutaj nie jest nic zasiane, to możemy mogli sobie bez problemu, my się tu będziemy mogli nawrócić. Naprawdę powiem wam, że shaderki Prima Sort, bardzo fajnie to wygląda, więc jeszcze tutaj muszę troszkę sobie poustawiać tam kierownicę i tak dalej i będzie Picabello. Tutaj sobie coś tam wyspawałem, może troszeczkę za blisko tego joysticka, ale na razie jest dobrze. Nie ma źle tak naprawdę z tym wszystkim. Mogłem sobie to, o, tak w ogóle już naprawdę zarąbiście, możemy sobie tutaj elegancko tym wszystkim operować tak jak należy, więc ja tam jestem zadowolony. Wjedziemy, rozładujemy mu to i przyczepę zabierzemy z powrotem na nasze piękne gospodarstwo. Boże, już 7 minutę odcinka, my dopiero tutaj do niego dojeżdżamy. No a chciałbym jeszcze tutaj chociaż to pole sobie uprawić, żeby to też było zrobione już. O, tutaj obracanie kamery w środku też mi działa na tym, więc naprawdę bardzo fajnie, że to jest zrobione. Chyba tutaj to trzeba wjechać, jak się nie mylę. I o, tutaj sobie wjeżdżamy na spokojnie. I gitara. Wiadomo, jeszcze tego joysticka, jak sobie ogarnę w 100%, naprawdę będzie bardzo fajnie nam się tutaj grało. Tutaj mogę kamerą obracać, tutaj też mogę sobie leciutko poobracać, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Brama otwarta, więc on się gdzieś tam na pole sobie pojechał. A ja sobie tutaj to rozładuję, mamy tunik, mamy sprzęt cały, więc możemy sobie tutaj podziałać. O, proszę bardzo, coś tutaj było wożone już. Chyba te belki on tutaj gdzieś chciał. No tutaj jakaś suma leży, trzeba będzie mu to jakoś to ładnie podgarnąć. Ja mam troszkę większe belki, więc nie wiem, czy ja mu gdzieś indziej bym tego nie wyładował, ale on mówił, żebym tutaj mu to gibnął, więc sobie tutaj to wyładujemy, jakoś sobie tutaj tą przyczepę zostawimy, odczepimy, kliny podłożymy, żeby ino nam Una nie ucieknęła. Ona jeszcze chce. Dobra, na razie jest git, na razie nie ucieka. Więc sobie odepnijmy pasy. Nie wiem, czy po dwie belki damy rady rozładować właśnie teraz, bo wiadomo, belki 150, więc to nie będzie tak łatwo tego zrobić. Co mi się tutaj znowu wyłączyło? Jo. Tak jakby się wyłączyło, dobra. To widzicie ładowarka Kuboty. No, dosyć ciekawa ładowareczka, wam powiem. Dosyć ciekawa ta ładowarka, ale my raczej takiej ładowarki tutaj nie będziemy poszukiwali. Czekajcie, zobaczymy, żeby w tą ładowarkę tutaj nie przycugować jakoś, by na spokojnie sobie to tutaj rozładować, więc zobaczymy. Próbuję po dwie belki, nie wziąłem obciążnika, więc może być ciekawie tak naprawdę. Ruchamy to joysticka, to dosyć sprawnie, a no tak, ja zapomniałem, bo mamy tutaj podpinanie pasów, ale czy, dobra, mam, znalazłem. Znalazłem tą opcję w tym, więc nie ma źle. Dobra, po dwie belki można ładować sobie, bo Kubota daje sobie bez problemu radę. Dobra, odkryłem opcję, więc jest wszystko tak jak należy. Możemy sobie tą opcję schować. Ja bym mu jakoś to tutaj kliknął, te wszystkie beleczki. Tylko ja muszę tutaj jakoś, o. Czekaj, żeby mu tutaj wiatr nie przestawił, bo będzie na mnie zły. No tutaj ma 125, to chyba od chłopaku przywieziony ma. Belki właśnie. Ja będę mu jakoś tutaj zostawiał, najwyżej tutaj trochę i tutaj trochę, on sobie gdzieś później to najwyżej przestawi. Odczepiamy, cyk, fuch. Wszystko działa jak należy, więc gitara się ma. Widzę chyba, że przyczepa sama jeździ sobie. Bo w Maseja mu cofnąłem, ale to nic. Przyczepa chyba sama sobie tutaj lata, więc no cierumbane, ale jakoś to postaramy się ogarnąć, żeby tu było wszystko w porządku. No tutaj troszeczkę, o, tyk fuch. Dobra. Mamy. Wbite jest, więc elegancko. Opuścimy.
To się nie zmieści, to gdzieś tam ułożymy pod boczkiem i gitnie. Tu też nimaletko. Tymi belkami. Dobra, czekajcie, na razie weźmiemy sobie. Tutaj postaram się gdzieś. O, dobra, dopchamy. Ta się trochę przestawiła, no ale to nic. Mówi się trudno. O, przyczepa już od tej strony się postawia chyba sama. No przerąbana z tą przyczepą jasno, ale jakoś. Jakoś te belki musimy tak naprawdę ściągnąć. Postaramy się jak najszybciej to zrobić. Nie wiem, czy na tą drugą stronę dostanę teraz turem, ale postaramy się, żeby właśnie tam te belki ściągnąć z góry. Nie, to będziemy pojedynczo ściągać i tam będziemy ich hodować. Bo tam też by pasowało to wrzucić. Dobra, udało się. Więc kipsniemy sobie. No jak te belki zabieram, to wtedy ta przyczepa jakby się przesuwała. No niestety, no nic na to nie poradzimy. Coś tutaj ewidentnie jest nie tak. No dobra, spokojnie sobie tu rozładujemy. Powiem wam, że ja jestem zadowolony naprawdę z tego joysticka. Tutaj podziękowanie dla Jankusa. Właśnie polecenie takiego joysticka. Mówię, Jungus takiego joysticka używa, to powinien być dobry, nie? I naprawdę jest piękny, nie? Pokażcie, jak to się obróciło. Może tak się obróciło, że od tej strony byśmy mogli tutaj chlapnąć jakąś beleczkę sobie, żeby nie jeździć naokoło. To sobie jakoś tutaj może uda nam się to jakby jakoś zrobić. Boże, coś przedupcyłem, czy mi się wydawało? Czekajcie, dobra. Tutaj trzeba pomanewerować trochę i jakoś się nam to uda, żeby to wziąć. Dobra. Ops. O, no i jedna spadnęła, ale to nic. Nic się nie dzieje. Malutku. Pomalutku, po cichutku, czekajcie, ja mu wstawię to tutaj. On co najwyżej później to gdzieś przeniesie, czy coś. Bo widzę, że tutaj chłopaki siana narzucali, a tamtych belek też tak narzucali, że masakra. Że nie ma jak przejechać tak naprawdę. No ale belku będzie miał. Belku będzie miał, będzie mógł karmić sobie kuniki bez problemu, nie? Ja tutaj na schowkach mam muzykę. Mam też pewnie jakąś muzyczkę tutaj podstawię. Żebyście sobie posłuchali elegancko. Ale no niestety na odcinkach nie mogę wszystkiego słuchać, bo jednak by mi troszeczkę poblokowali te odcinki i byście nie mogli możliwe, że oglądać nawet. Tak jak to było z Forestem Bolka, no ale tam było chyba za te akcje, co się tam działy, być może. Poblokowali, no ale no niestety. Tak to już jest. Ostatnio też miałem zablokowany odcinek. Wrzucałem go drugi raz, ale chłopaki mi tutaj poradzili jedną radę i się udało, że wszystko jest w porządku, nie? Fajnie, że też wam się po reszcie podoba. Jestem też w szoku, bo właśnie ta aktualizacja wlazła niby i dodali akurat w tym odcinku moim dodali właśnie ten statek kosmiczny i tam przenieśli zbroję, więc naprawdę coś bardzo fajnego, że coś takiego udało się właśnie zrobić. O kurczę. Dobra, takiego czegoś się nie spodziewałem, żeby tak się stało. Czekajcie, weźmiemy sobie, odciągniemy tą belkę. Powiem wam, szerokie te pasy ma tutaj. Na tych widłach tutaj są. Że aż tak to odciąga. Dobra, tutaj się zmieścimy. Gdzieś tutaj możemy tam dalej to włożyć. Powinno tutaj gdzieś wyjść. Jak narzucane ma, to mu coś tak wrzucimy. Mówi się trudno. Dobra, weźmiemy sobie dwie tutaj jeszcze postawimy. A później już pojedynczo będziemy sobie ich nakładali, tam te beleczki, nie? Na górę. Dobra. Jakoś się zaczepiło. Ja no powiem wam, że z tym łapaniem tych belek to jest coś pięknego, nie? Tutaj można sobie złapać, pach, pach, rozładowujesz i jest pikabelo, nie? My tutaj możemy podwyładować, więc to zrobimy. Dobra, cyk. Chwilę, moment i będziemy mieli zaraz rozładowane, nie? Dobra, no tam będzie przerąbane, bo mi się ta przyczepa tak przekręciła dziwnie, że no będzie ciężko to ogarnąć. O kurwa, z tymi belkami, tutaj sobie tą belkę klikniemy. No ten klimatyzator nie, dobra, za późno już mu dupnęło. Dobra, spróbujmy się jakoś tutaj wykręcić, tu weźmy te widły, żeby nie przewadzić. Czy my się tu jakoś wykręcimy, może być ciężko, wam powiem szczerze, żeby tutaj to wziąć jakoś. Nie wiem, po co przywadziłem. Albo, dobra, on tutaj ma ten płotek taki.
Wszystko jasne, wszystko jasne. I o niego tutaj cały czas wadził. Niestety trochę pod kątem, ale no nic. Ale no nic. Czekajcie, wyjedziemy sobie tak. Troszkę tutaj. O skurba, no i spadła ta beleska. No i coś, mówi się trudno. Dobra. Jakby tak tutaj jakoś to kipsnął, to by było dobrze, nie? Ale czy to będzie chciało tak się zrobić, jakbym ja chciał? Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. No dobra. No cóż, się przewróciło, no. Więc nie poradzimy, panie Stasiu. Dobra. Już weźmiemy tą belkę tak, jak nam się to przestawia. Jakby się nie przestawiało, to by się o wiele lepiej tutaj nam to poładowało. A tak, to sami widzicie, że ten przyczepa tancuje. Tancuje z tym, no i ciężko jest, nie? Ciężko jest, żeby to ogarnąć. No ale jakoś w miarę ogarnęliśmy to. Czekajcie, tu masę, żeby w niego nie przydupcyć. Bo ciasno, ciasno tutaj troszeczkę. Na taką przyciepę. Dobra. O, stój, 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 bo przebijemy sobie ten przyciepę, panie majster. Dobra. Mamy. Odstawimy tu ti. O. Trochę niżej, żeby nie pourywać nic, jakiś kabli. Dobra. Ops. No i git. Zrobione. Więc żeś tutaj podnosimy turę do góry. Postawał teraz podcofnąć tutaj jakoś sobie. Do przodu troszkę podjedziemy. Tik fuch. Podczepiamy przyczepkę. Kable podczepiamy i miejmy nadzieję, że jakoś tam z tyłu objedzimy. Chyba powinien mieć tam jakiś objazd z tyłu. Tak mi się wydaje. No dobra, coś jest. Bo tak to bym się miał ciężko zmieścić, tutaj wam powiem, tym zestawem. A tu guniki młode ma, proszę bardzo. Jakiś łoborniczek też. No tutaj ma, zobaczcie ile belków, nie? To dosyć sporo. Dobra, zmieścimy się. Bez problemu. Więc git. No i co? Z czym prędzej wracamy na gospę, przysiadamy się do naszego pięknego masejka. Lecimy sobie troszeczkę, poprawiamy. Oczywiście. Więc elegancko to. 22:22 zaraz wybija na zegarku. Dzisiaj też troszeczkę ponagrywaliśmy z chłopakami. Tego Foresta właśnie też dzisiaj nagrywaliśmy. Więc elegancko. Dzisiaj nagrany, dzisiaj wrzucony. Jutro będziecie mieli... Czy na sobotę macie ten odcinek, a w niedzielę będziecie mieli raczej 50 twarzy Tanasa albo vloga. Będzie tam mieli na kanale, więc naprawdę spoczko zobaczymy, czy 50 twarzy coś uda mi się fajnego zmontować, ale na tych wyjdzie, jak jest tam krótszy odcinek. Zawsze to i tak sobie go wrzucę, bo tam jakieś fajne akcje zawsze się na tym odcinku działy. I najważniejsze jest to też, że naprawiłem sobie kierownicę, czy naprawiłem kierownicę, naprawiłem sobie tego powerda. Wziąłem sobie, rozkręciłem go jeszcze raz, kupiłem ten clean kontaktor, jakoś tak to się tam nazywa. Sobie tym popsikałem, no i się naprawiło się, no naprawiło się, gaz już sam nie gazuje, no. Gaz sam nie gazuje już, więc bardzo fajnie. Coś jeszcze miałem powiedzieć, ale już nie wiem co. Ogólnie ta, o wiem co miałem powiedzieć, bo planowałem sobie założyć drugi kanał po prostu do vlogów. Ale stwierdziłem, że muszę się napić. Ogólnie stwierdziłem, że raczej chyba nie ma sensu tego robić. Bo ja i tak, wiecie, ja tych vlogów za dużo nie wydaję. Więc no nie ma sensu, lepiej na tym kanale sobie ten kanał bardziej rozwinąć i tyle, nie? Niż wrzucać na tam jeszcze jeden kanał vlogi. Wiecie, tam vlogów dużo nie nagrywam. To nie ma co. Na tym kanale też mogą te vlogi być i też będzie naprawdę bardzo fajnie, zanim tam też by tamten kanał się bujnął, to też bym musiał troszkę czasu potrwać, więc na ten kanał będziemy sobie po prostu te vlogi wrzucali raz tam na jakiś czas, jakieś taka odskocznia troszeczkę od farminga i tak dalej może się na kanale pojawić, jednak tutaj tych vlogów mam dosyć sporo powrzucanych, więc temu by dalej tutaj tego właśnie nie robić. 90 oto godzina na Kubocie. No z Kubotką też tutaj niedługo byśmy się żegnali, ale no na razie pieniędzy nie ma, więc na razie Kubotka jeszcze musi zostać. Do tura jednak jest tutaj jak najbardziej potrzebna, więc ona tutaj zostaje, robotę ma, więc
wszystko poziuntko, dobra. Skręcamy na liwo, bierzemy ciągniczek i lecimy sobie dalej. Nie wiem, czemu tak się dziwnie tutaj porobiło to pole. Bo takie urośnięte, a tutaj uprawił, sąsiad uprawił, a tak dziwnie uprawił, że masakra. Co tam z tyłu też na 71 mamy zasianą pszenicę. I pewnie jakieś tutaj pole pszenicy jeszcze sobie zasieję. Będę chyba chciał sobie gdzieś po soi zasieć pszenicę jeszcze. Bo na wiosnę co kukurydza i soja zostaje nam do zasiania. Więc tutaj jakąś pszeniczkę sobie klikniemy. Jeszcze właśnie, no i owiec jeszcze. Jeszcze owsi trzeba pamiętać, owiec sobie też gdzieś tam zasiejemy oczywiście. No, przejedziemy sobie tutaj. Tutaj nie powinno przeszkadzać nam. Bo później będzie oczywiście potrzebna kubota do innych prac. Ale naprawdę bardzo fajnie nam ta tutaj traska poszła, ten rozładunek, wszystko wyszło tak jak należy. Nie wiem, tutaj mam fowa ustawione czy nie, więc sobie go ustawimy. Nie miałem ustawione, więc dobrze, że my ustawili. Czy ja dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam tutaj ustawienie, więc gitara się ma. Tutaj możemy sobie przełączyć, tak, bo tu będziemy mieli, tak, będziemy mieli tempomat i tak dalej. Tu będziemy mieli tempomacik, proszę bardzo. Więc naprawdę spoczko. Więc lecimy sobie. Wszystko podniesione, więc to najważniejsze. Lecimy sobie na pole obok chłopaków, tam sobie porobimy. Tam mam wszystko ogarnięte. Gnojwica rozlana, więc tam możemy sobie to pole uprawić. Tam mieliśmy jęczmień, więc teraz w tym sezonie nie wiem co tam. Na pewno na wiosnę dopiero coś zasiejemy, więc jedziemy sobie tu uprawimy, żeby to już też mieć zrobione, żeby to było z głowy. Odpowiedziemy sobie chwilkę, pouprawiamy i gitara siema. No i w kolejnym odcinku pewnie te sianokosy i albo w kolejnym, albo jeszcze dopiero po właśnie kiszonkach sobie zrobimy, to zobaczymy. Zobaczymy, kiedy te kiszonki będą. Na razie na spokojnie. Bolek teraz jak komputerek sobie ogarnie, to wtedy będą chłopaki chcieli nagrać kiszonkę, więc sobie to na pewno ogarniemy, żeby było tak jak należy. I dobra. Bierzemy, opuszczamy i proszę mi pokazać, tak. Ja mogę go bardziej, tak, mogę go głębiej wpuścić, ale tak na spokojnie możemy sobie na tutaj na taką szósteczkę możemy go sobie wziąć i też będzie dobrze, nie? Więc odwracamy się oczywiście do przodu i no powrotem i moglibyśmy GPS-a sobie załączyć, ale tu widzę, że wykryć szerokość trzeba i będzie wszystko tak jak należy. Na 90 tutaj powinno wszystko robić, tak jest. Wszystko się robi, więc chłopaki robią tutaj ładnie, więc spoczko. No FPS-y też dosyć spoko wam powiem, po zainstalowaniu tych shaderów. Jakby troszkę FPS-ów oddało, nie? Te 80 FPS-ów teraz mam naprawdę przyjemniej się gra, przyjemniej się nagrywa, naprawdę zobaczcie sami jak tutaj wygląda, możemy sobie tym joystickiem poodwracać. Jestem zadowolony, naprawdę coś pięknego, nie? Robota idzie. Wszystko się robi tak jak należy, więc dojeżdżamy do końca, zaraz tutaj będziemy lecieć dalej. Jeszcze do tego GPS-a muszę sobie gdzieś przypisać, gdzieś tutaj na joysticka może, żeby wiadomo, nie? To też fajnie nam tutaj dziorgało. Podnosimy, odwracamy masinę i będziemy robić w drugą stronę. O, tutaj za bardzo podjechałem, mógłbym sobie te poprzecznie jakieś tutaj zostawić właśnie. Dobra, opuszczamy GPS-a, włączamy i lecimy. Mogę sobie tutaj na temacie kliknąć i sobie lecimy, nie? Tutaj nie muszę nic odpalać, tylko tutaj klikam i jeszcze mogę tutaj sobie to powłączać, nie? O dobra, tam jak już jest włączony, to niech będzie włączony. Robi się ładnie. Ja jestem tutaj zadowolony, bezorkowo możemy sobie tutaj lecieć bez problemu, widzę sąsiady tutaj sianokosy ładnie już zrobione mają, więc no ja też będę musiał z tym sobie tutaj właśnie podziałać, żeby to zrobić, więc na poniedziałek będę miał chyba odcinek z FIFA, tak mi się wydaje. Zobaczymy jak to u mnie na kanale się przyjmie, ja tam w FIFA nie jestem jakiś za dobry, chociaż tam w obronie dosyć spoczko mi idzie. Te FIFA kupione nie mam, tylko mam wzięty na okres próbny jak na razie. Zobaczymy jak wam się spodoba, to najwyżej sobie kupimy i coś może więcej sobie wtedy bym pograł. No zobaczymy. Ja tam jakimś, o kurwa, ja tam zapalonym jakimś fifowcem nie jestem, piłkarzem też nie, więc no ja tam do tego mnie aż tak nie ciągnie, ale coś tam czasami od czasu do czasu można było sobie poklikać, tak naprawdę. Więc no zobaczymy jak to wyjdzie z tym graniem FIFA, ale zobaczymy. No na razie
Parę odcinków nagraliśmy. Zobaczymy, jak wam się to oczywiście spodoba. To będziemy jakoś to cisnęli sobie oczywiście dalej. Albo wam się podobało, to będziemy sobie oczywiście to nagrywali. Pewnie na następnym tygodniu jakiś rokecik się też pojawi i tak dalej, zobaczymy. Pogramy sobie z chłopaczkami. Elegancko, więc ino do przodu, można powiedzieć. A teraz dłuższe wieczory się zrobiły, to jakieś lejwiki to sobie będziemy odpalać na pewno. Jakieś grańsko fajne sobie ogarniemy. Jankus tam fajny, tutaj z widzami sobie też pyka, więc kto tam by chciał z nim pograć, to zapraszam serdecznie na PGR-ze, ma seryjkę, więc naprawdę warto. Ja mam, że też bym na czymś takim tutaj właśnie sobie pomyślał, aby sobie z widzami kliknąć, nie? Albo ze wspierającymi chociaż właśnie w farmiczka na modzikach i by też było fajnie, nie? A taki PGR jak Jankus naprawdę oddaje fest, nie? On nie będzie musiał tam wpierdzielać serę. Czekajcie, ja bym sobie może ustawił włączanie tego GPS-a, tylko gdzie bym mógł to ustawić? Nie wiem, co mam tutaj. I chyba tutaj bym sobie ustawił, wiecie? Czekajcie, ustawienia kontrolera i to gdzieś powinno być tutaj na dole. Ustawienia w równym kierunku jazdy. To jest to? Mogło być to? Jo. Niby jo. Ale temu przyciskowi coś odpowiadało chyba jeszcze, czy nie? Mi się zdaje. Czekajcie, gdzie ja to miałem? Bo teraz to przegapiłem. Tutaj gdzieś powinno być wyżej trochę chyba. Nie, tutaj. Szukaj. To możemy usunąć. A co tutaj było? Dobrze, zmiana kierunku. Przypisałem kilka czynności. No nie wiem, co tu zostało przypisane. No dobra, działa. Więc no zostawmy tak, zobaczymy. Najwyżej będziemy coś tam innego przestawiać, nie? Jak coś będzie nie tak, ale na razie będzie. Miejmy nadzieję, że wszystko w porządku. Tutaj pole też mam dosyć takie fajne. Wam powiem, tamto naprawdę, tam gdzie pszenica teraz rośnie, tamto pole jest idealne, bo tak naprawdę dwie ścieżki tam wychodzą i mamy to ogarnięte, więc no jest złoto naprawdę, nie? Teraz na dziesięciu to można sobie tak, cyk, fuch. Leży sobie na foteliku elegancko tego, pach. Czy tutaj za krótki statyw jest do mikrofonu, że nie śni go trochę, ale tutaj dobrze dosyć łapie ten mikrofonik, więc będzie spoczko, też Bolek taki sobie ogarnął, więc jestem ciekawy, jak tam jego będzie przez to słychać. Pewnie niedługo się oczywiście przekonamy. A no tak, bo ja zapomniałem wyłączać zawsze. Zapomniałem wyłączyć tego tempomatu, nie? Bo tutaj po prostu przypisałem na tym GPS-ie ten tempomat, nie? Więc jest jak jest. Czekajcie, kierownicę wyprostować. O, cyk, fuch. Opuszczamy. Dobrze się opuściło? Proszę mi tu pokazać. Proszę bardzo, bardzo ładnie się opuściło. Więc teraz tyk, GPS, tempomat i... Tak można pracować, panie majster, tak można pracować. Tak bym sobie te biegi jakoś ogarnął, żeby tutaj można sobie tymi biegami też sterować, jakoś to też by to też fajnie oddało, nie? Bo z niektórymi maszynami, wiadomo, jakby na biegach jeździł, to troszeczkę lepiej by również było. To jeszcze jeden przejazd sobie zrobimy, teraz sobie tutaj ładnie tutaj wyrównam, bo ostatni przejazd chyba zostanie fajny w lusterku, to widać też. Więc sobie tutaj zrobimy ostatni przejazd i odcineczek skończymy, 28 minuta. No troszkę nam zajęło to rozładowanie beli i tak dalej, no ale... Robotę zrobić tak naprawdę trzeba. Robota nas nie ominie żadna, więc gicio. Podniesiony agregacik, więc git. No jeszcze jak będziemy mieli tego Tobiego ogarniętego, to już będzie w ogóle petardinio, nie? Napisałem do ich twórców całych, ale oni tam nie wiedzą, że niby powinna być ta opcja w farmingu ogarnięta ogólnie, ale no niestety nie jest to ogarnięte, więc no jest jak jest. Tak to jest niestety z tym farmingiem. Dodali opcję, że Tobi jest wspierany, ale nie dodali wyłączenie oczu. Na te oczy jednak wiecie, jak jest, nawet to nagrywam czy coś, to jedno wiadomo, tymi oczami jak tam sobie chcesz luknąć na ten, na właśnie, na podgląd po prostu, ile nagrywa się i tak dalej, to wiadomo, by to ekran wam tak skakał bardzo mocno, więc tego chcę uniknąć, bo to by można oczu prądu dostać od oglądania i w ogóle grania, więc no, nie ma sensu, nie? Ale... Jest gitara. Nie, no jestem zadowolony z FPS-y fest, nie? 80 FPS-ów eleganckich, panie, no to jest złoto, nie?
Coś pięknego. Dobra, podnosimy. Później sobie tutaj po przestrzeniach zrobimy. Miedę sobie teraz objedziemy. No tu po krzaczorach najgorsze. Trzeba będzie jechać trochę, no ale nic nie poradzimy. Takie życie. Od początku możemy sobie kipsnąć. Ja zapomniałem, że tutaj już na klawiaturę sięgałem. Muszę się teraz przyzwyczaić do tego wszystkiego, że ja mam tu wszystko podpisane elegancko. Nie muszę się tam gdzieś wychylać do klawiatury. Tutaj cyk, żeby już leci, nie? Elegancka robotka. No jest pięknie na pewno, nie? Teraz robimy sobie klik. Do GPS-u nam się dopasowuje ładnie. I tak można robić, panie majster, tak można robić. Taką robotę się cyni. No na odcinków z września też powinno być dosyć sporo. Bo roboty jest dużo, bardzo dużo. Chłopaki to mają do siania jeszcze, więc no oni tutaj roboty mają. To siano kosę sobie porobili, jak pokosili soję. Jeszcze soi sobie nie skosiłem, ale już coś tam posiane mam. Owiec mam skoszony, więc to też już dużo dało, nie? Jakieś pola ponawożone mam też po tym owsie. Obornikiem, bo jednak obornika musiałem się pozbyć. Więc sobie tym obornikiem to porobiliśmy. Jezus, bym przyjechał za daleko prawie aż. Tym obornikiem sobie to porobiliśmy i mamy z głowy wszystko, nie? Dobra. I kwóg, wjeżdżamy sobie. Kolejny przejazd. Dobra. I to na tym będziemy odcineczek dzisiejszy kończyli. No masy prezentuje się pięknie, naprawdę pięknie. Tak więc jak wam się odcineczek oczywiście spodobał, to nie zapomnijcie o strzelaniu łapki do góry albo łapki w dół, jak wam się spodobał. Napisanie jakiejś fajnej komentarza, życzę wam miłej sobotki oczywiście. Widzimy się możliwe, że na jakimś live w niedzielę, no zobaczymy, na pewno 50 twarzy postaram się wam na jutro wrzucić, więc daj Boże, żeby się udało, więc trzymajcie się do następnego odcinka, na razie, cześć.